Tematem dzisiejszego dnia będzie piwo, za którym długo się rozglądałem. Piwo dosyć długo wybierane, ponieważ okazja jest też dosyć szczególna. A tą okazją jest następna okrągła rocznica na kanale YouTube, czyli 100 tysięcy wyświetleń. Zastanawiałem się, jakim piwem uczcić taki niewątpliwy sukces. Chciałem połączyć kilka stylów w jednej butelce. No i okazało się, że znalazłem takie piwo. Piwo, które z jednej strony jest nowofalowym stylem, a z drugiej strony łączy w sobie te style, które lubię, kocham i uwielbiam. Mowa jest o piwie Smoked Rye IPA z serii innowacyjnej z browaru Emily's. Emily's jest znane z takich etykiet, właśnie jakby to był taki szary papier, albo no nie wygląda to jak papier czerpany, ale kapsel dedykowany. Emily's generalnie ma dobrą pastę. Skoro o życie mowa, to ja też bym chciał sobie zrobić taki stolik. Emily's ma dobrą pastę na zachodzie. Jest to taki drugi browar po browarze De Molen, który ma dosyć dobrą pastę za granicą, natomiast w kraju są takimi średniakami. Ma wyszynk. No i cóż, przejdźmy zatem do rzeczy, bo piwo może być wedle mnie ciekawe. Serwowane, zalecana temperatura serwowania to 9 stopni. Jest coś koło tego. Jak już powiedziałem, Smoked Rye IPA, czyli wędzone żytnie India Pale Ale. India Pale Ale, czyli chmiel. Tu co prawda nie ma tego napisane, ale Cascade i Simcoe. Gdzieś tam wyczytałem. Wędzone, co ciekawe, rozbierzmy tą nazwę. Wędzone to za wędzoność odpowiada słód Weyermana. I tu taka dla mnie zagwozdka, ponieważ te słody nie są aż tak mocno wędzone, a użyto go tylko 10% w zasypie. Więc zobaczymy, jak będzie z tą wędzonością. Rye, czyli żyto, użyto 20% żyta w zasypie. Żyto jest stylem, który kocham. Uwielbiam rogeny. No ale że to niesie za sobą w świadku piwowarów domowych duże zagrożenie, ponieważ podobnie jak pszenica jest surowcem bez łuski, a więc po pierwsze takim surowcem, który bardzo ciężko się wysładza, ponieważ im więcej użyjemy żyta, no to tym więcej będziemy mieli problemów z wysładzaniem, ponieważ łuska jakby stworzy ten taki naturalne złoże filtracyjne. I to tyle z moich marudzeń. 6,2 alkoholu, 15 stopni plato, EBC 25, czyli dosyć jasne piwo, EBU 55, European Bitterness Unit, czyli nie IBU, tylko EBU. No zobaczymy, co to wszystko może znaczyć. Dziękując Wam za zbudowanie dosyć ciekawej społeczności na kanale Browar Gdynia. Dziękując Wam za odpowiedzi, które wspólnie udzielamy na przykład początkującym piwowarom domowym, tym, którzy po raz pierwszy zacierają, ba, robią piwo z ekstraktów. O tak, chciałem Wam podziękować. Bardzo ciekawy kapsel Emily's. W zasadzie nie wiem, jak go nawet pokazać. Żyto powinno wnieść do piwa takie elementy ziemistości, niewłaściwie zatarte powinno też wniesie element kleistości, oleistości ciężkiego piwa. Ja to lubię, aczkolwiek jest to znak właśnie, że to piwo coś jest nie tak z zacieraniem w tym piwie. Piana, słuchajcie, bardzo, bardzo obfita. Piwo jest dosyć jasne, ale w kolorze odpowiadające stylowi IPA. Pokażę Wam pianę tutaj, budowę i strukturę na tle stogu. To nie stok,
nie wiem jak to się nazywa, praktycznie takie siano, które jest zwinięte w koło, kiszonka. Piana jest bardzo piękna, bardzo dobrze zbudowana, drobno ziarnista, momentami średnie. Średnio ziarnista, podbudowa od dołu tworzy bardzo drobne oczka, czyli wygląda na to, że piana będzie bardzo treściwa. Aromaty typowe dla amerykańskich chmieli, czyli cytrusy. Za to pewnie odpowiada Simcoe oraz Cascade. Cascade. Bardzo przyjemny, nieodrzucający aromat. Myślę, że piwo będzie doskonałe do tego, żeby uczcić te 100 tysięcy. Piwo jest zmętnione, ale w sposób regularny, więc nie wygląda to źle. A ja lubię właśnie piwa opalizujące, nieklarowne. Piwo jest refermentowane w butelce, także jeszcze raz dziękując Wam za te 100 tysięcy wyświetleń. Degustujmy. Bardzo ciekawy, bardzo złożony aromat. Począwszy od aromatu takiego, jakbyście się wgryźli jeszcze nie do końca dojrzałego grejpfruta. Będzie, efekt tego będzie taki jakby troszeczkę cierpki, ale też taki ziemisto-goryczkowy. Dzięki temu to EBU, czyli 55 jednostek goryczy w klasyfikacji europejskiej robi swoje, czuć te 55 EBU. Natomiast jeżeli chodzi o alkohol, czyli 6,2%, powiem Wam, że nie ma jakiejś tam masakry, nie czuć go aż tak. Piwo jest trochę oleiste, czemu charakter nadał pewnie, na pewno słód żytni. No i oczywiście są elementy ziemistości, za co odpowiada również słód żytni. Powiem Wam, że myślę, że chyba do tej pory najlepsze piwo, jakie piłem z browaru Emelis. 15 stopni Plato w wersji Smoked Rye IPA. To jest coś. I powiem Wam, że w tej chwili tak właśnie powiedziałem, że jest smoked. Znaczy, ja tu czuję wędzonkę. No może w aromacie trochę jest wędzonki. Aczkolwiek na pewno nie jest to Rhino. Gdzie użyto około 60% zasypu i to nie słodu weyermanowskiego. Nie dorosłem do Rhino, mi Rhino troszeczkę nie odpowiada, ale nic nie szkodzi. Natomiast powoli dorastam do wszelkiego typu właśnie piw wędzonych, do rauchów. Sam takie piwo zrobiłem, uważyłem, zowie się Zadyma. Coraz bardziej mi takie piwa odpowiadają. No nie są to piwa sesyjne, ale te smaki jakby u mnie włączają się w trybie koneserskim. Lekko w aromacie czuć wędzonkę, natomiast ja nie czuję praktycznie wędzoności czy jakiegoś dymu z ogniska w smaku. No ale użyto tylko 10% słodu wędzonego i to jeszcze podkreślam Weyermana. Ja sam używam angielskich słodów wędzonych, one są troszeczkę bardziej podwędzane, jakby torfowe, podwędzane, bardziej wydajne są, może tak, bo... ale powiem Wam, że naprawdę dosyć wysoko klasyfikuje to piwo, bardzo przyjemne aromaty, także myślę, że zdało to piwo egzamin. Emelis Smoked Rye IPA, polecam to piwo, degustując je na 100 tysięcy wyświetleń. Pozdrawiam Was drodzy słuchacze i drogie słuchawki, jak to mówił Marek Niedźwiecki. Do zobaczenia. Piękna, bardzo trwała piana. Super.